w roli głównej. W pozostałych rolach. Scenariusz. Reżyseria. Pojedynek twardzieli, nagroda $500. Wstawaj. Zgubiłeś się, Jankesie? Nie jestem Jankesem. Spadajcie.
Dziękuję. Baczność. Żyje. Boże. Powoli. Cholerny Jankes. Wojna się skończyła, daj wodę. To może być człowiek Benedykta. Ale to człowiek. Musimy mu pomóc. Już dobrze. Jestem zaszczycony. Co powiedział? Nie wiem, to nie jest po angielsku. To może być jeden z meksykańskich bandziorów. Chyba mówi po francusku. Francuz czy Meksykanin to to samo. Ruszysz się czy nie? Jak wrócę, ma go już nie być. Dziękuję. To gdybyś był głodny. Poczekaj, zgubiłeś to.
Uważaj, przyjezdny. Bardzo przepraszam. Miło znów cię widzieć, panno Mary. Pomóc? Nie, dziękuję. Taka ładna panienka nie powinna tak ciężko pracować. Niech panienka się nie krępuje. Podnieś to. Pomogę. Nie. Mi nie możesz odmówić. Przestań. Mitchum, zostaw ją. Ja tylko chciałem pomóc. Daj jej spokój, zjeżdżaj stąd. Spróbuj mnie zmusić, buntowniku. Mitchum, nie. Drań. Nie powinieneś się wtrącać, przyjezdny. Nie mieszaj się w to. Lubisz wierzgać? Teraz ci pokażę. Hold it! Right there! Stać! Knock it off, Mitchum. Mitchum, daj spokój. Miss Mary? Panno Mary, mam nadzieję, że przyjmiecie moją ofertę. Nie sprzedamy ziemi. Wszystko jest na sprzedaż. Nie, Benedict, nic z tego. Zastanówcie się lepiej. Nie znam pana. Kim pan jest? Chalegrand, monsieur. Chalegrand. Joseph Chalegrand. Chalegrand, Francuz. Co pan robi w moim mieście? Może przyjechał pan na mój turniej? Just passing through, sir. Jestem tu przejazdem. To przejeżdżaj i znikaj. Thank you, Mr. Chalegrand. Dziękuję, panie Chalegrand. Well, what are you two standing around? I co tak stoicie? I've seen this kick fighting before, Mr. Już widziałem coś takiego. Last month. Miesiąc temu. Inny obcokrajowiec. Wielki blondyn zabił trzech ludzi w Carson przy grze w karty. Z tego dwóch nogami, tak? Inwazja kopiących bokserów. Zróbcie coś dobrze. Znajdźcie sobie jakieś zajęcie. Panie Chalegrand. Dziękuję.
Dobrze, że mnie pan powstrzymał, bo bym ich zabił. Z pewnością. Panie Shalegan, jest pan głodny? Mary świetnie gotuje. Jak się nazywa taki rodzaj walki? Sabat. 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 Co? Sabat. To taki boks francuski. Ciekawe rzeczy robicie we Francji. Walka to walka. Nic wymyślnego. One nic nie rozumieją. Dzięki ci, Panie, za to jedzenie. Wspieraj nas w drodze przez życie, żebyśmy nie zbłądzili. Pomóż nam oprzeć się pokusom, byśmy mogli służyć ci wiernie. Pobłogosław naszemu przyjacielowi, który nas uratował. Daj nam żyć w pokoju. Amen. Człowiek, który się z tobą ożeni, będzie wielkim szczęściarzem. Wiem, że to nie moja sprawa, ale co robiłeś tak blisko Rio Grande? Z Meksyku przybywa wielu dezerterów. Daję słowo, że nie jestem dezerterem. Co robisz w San Miguel? Przyjechałeś na turniej? Tylko tędy przejeżdżam. Szkoda, jest wysoka nagroda. Pyszny obiad, panno Mary. Zwłaszcza jabłka z ziemi. Jabłka ziemne? Ziemniaki. Wszystko, co zjedliśmy, pochodziło z naszej farmy. Nieduża, ale to nasz dom. Dokąd pan jedzie? Szukam przyjaciela. Skąd wiesz, że go znajdziesz? Na pewno się tu zjawi. Jedzie tu Zachariasz. Witajcie. W porządku, to przyjaciel. Naprawdę, wstyd mi to powiedzieć. Sprzedaliśmy ziemię Benedyktowi. Cholera, ile zapłacił? $100. Sprzedałeś się za $100? I tak nie mieliśmy na podatek. Nie wiadomo, czy musimy go płacić. Jutro będzie wiadomo. Nie mogliście poczekać? Kto mi zagwarantuje, że Benedykt nie zatruje mojej studni? Że nie będzie płoszył mojego bydła? Ledwo żyliśmy z tej ziemi. Cholerny Benedykt. Bez dowodów nic mu nie zrobimy. Daj spokój. To nic. Przykro mi. Już mam dosyć. Uważajcie na siebie. Bóg z wami. I z wami. Jaki podatek? Jankeski komisarz nałożył podatek. Od wszystkich gospodarstw, razem $1,000. Inaczej zabiorą nam ziemię. Jankesi nie dają nam żyć. Wojnę jakoś przeżyliśmy. Z tym też sobie poradzimy. Co prawo na to? Parę miesięcy temu się odwołaliśmy. Jutro ma przyjść odpowiedź. Nieważne jaka będzie. Nie oddamy naszej ziemi.
Benedict. Nie bierz strzelby. Nie chcę machania bronią. Czego chcesz, Benedict? Mam ostatnią propozycję. Nie chcę twoich $100. Jutro będzie tylko 50. Jesteś pewien? Kupię tę ziemię od ciebie albo od rządu. To nie ma znaczenia. W każdym razie pomogę usunąć nielegalnych imigrantów. Mamy prawo do tej ziemi. Nie potrzebujemy pomocy. Wynocha z mojej ziemi. To ciągle jest moja farma. Wynoście się. Mitchum. Wynocha z farmy. Mitchum, ostrzegam cię. Teraz cię załatwię. Odsuń się. Cholera. Połamał mi rękę. Czekaj. Jestem człowiekiem interesu, nie mordercą. Chociaż moja cierpliwość się kończy. Słyszałeś? Wynoś się. Próbuję być rozsądny. Jeśli poleje się krew, to nie będzie moja wina. Schowaj broń, Mitchum. Na koń. Jedziemy. Musimy być silni. Mary, ostrożnie. Ludzi łatwo nastraszyć. Trzeba tylko okazać siłę ducha. Czemu Benedict tak bardzo chce tę ziemię? Nie wiemy. Przyjechał tu na koniec wojny, ma mnóstwo pieniędzy. Myśli, że wszystko można kupić. Nie ma tu... szeryfa? Szeryfa? Tu jedynym prawem jest rewolwer. Idę spać. Jestem zmęczony. Daj Josephowi moją koszulę. Dobranoc. Ta powinna być dobra. Co to za blizna? Ugryzł mnie rekin.
Wypiorę ci koszulę. Dziękuję i dobranoc, panno Mary. Lepiej odłóż ten nóż, bo kogoś zranisz. Będą kłopoty z tym Francuzem? Ja się nim zajmę. Naprawdę? Tak. Gdyby nie ty, już by nie żył. Nie. To robota dla kogoś innego. Może ten blondyn, o którym mówił chudy. Sprowadź go. Zostaw go. No chodź. Odwołanie z dnia 11 kwietnia do sądu stanu Teksas zostało rozpatrzone przez Sąd Federalny stanu Teksas i zostało odrzucone. Racja jest po naszej stronie. Cicho. W imieniu władz stanu Teksas nakładam podatek od nieruchomości. Pieniądze będą przeznaczone na obronę przed Indianami i innymi wrogami chcącymi zaatakować stan Teksas. Każda gmina musi zapłacić razem $1,000. To za wiele. Nie mamy tyle. Siadać. Jeśli ktoś nie zapłaci swojej części, jego ziemię przejmą władze stanu Teksas i sprzedadzą. Jak pan śmie? Walczyliśmy ramię w ramię, a teraz zabiera pan moją ziemię?
Robiłem, co w mojej mocy. Taki dostałem rozkaz. Podatek trzeba zapłacić po święcie 4 lipca. Słyszeliście, co powiedział pułkownik. Moja propozycja to $50 za każdą działkę. Wiecie, jak mnie znaleźć. Sprzedam ziemię. Przynajmniej dostanę parę groszy na podróż do Kalifornii. Pomyślcie. To są nasze domy i ziemia. To nasze marzenia. To skąd wziąć $1000? Ile mamy? Wszyscy razem może ze 200. To brakuje tylko 800. To tak jakby brakowało 8 tysięcy. Masz pomysł, skąd wziąć resztę? Wiem, skąd wezmę $500. Oszalałeś? Nie wygrasz turnieju. Niczym się nie różni od walki z Yankeesami. Bez urazy, Cody. W porządku. I tak będzie brakować $300. Musicie wszyscy postawić na mnie. A jak przegrasz, wszystko stracimy. Zastanówcie się. Będę walczył w turnieju. Wy zrobicie, co chcecie. O wszystkim decyduje odległość. Przy takiej odległości najlepszy jest zwykły boks. Z takiej stosujemy savate. Kopnięcie w goleń. W biodro. I inne kopnięcia. A z takiej odległości... Tak walczę, ale... Zawsze honorowo. Rozumiesz? Teraz ty. Ja łapię ludzi w pasie i rzucam na ziemię. Chcesz walczyć z tymi, którzy się tym trudnią? Coś ci się stanie. Nic się nie stanie, jeśli Joseph nauczy mnie swoich sztuczek. Mary, nie będę ciągle uciekał. Mamy prawo bronić swojej własności. Gdzie twoja godność? Co ty byś zrobił na moim miejscu? Walczyłbyś, prawda? Jest zawodowym żołnierzem, żyje z tego. Ty mógłbyś wygrać ten turniej. To nie tak po prostu. Spadamy.
to doła. Tutaj. Uciekajmy. Benedykt. Boże, Unę widać było aż u mnie. Ktoś próbuje nas nastraszyć. Ktoś? Nie wiesz kto? Benedykt. Co zrobicie? Można wybudować nową stodołę. To nie w porządku. To naprawdę nie w porządku. Co do diabła? Jesteś samotny, kowboju? To chyba twoje. Chyba popełniasz wielki błąd. Nie sądzę. To twoja kość. Czego chcesz? Napadł na moją farmę, a wy mu pewnie pomagaliście. To bardzo poważne oskarżenie. Masz jakieś dowody? On na nas napadł. Najlepiej załatwić to od razu. My tak załatwiamy porachunki. Jasno i przejrzyście. Mamy do czynienia z prawdziwym mężczyzną. Co jest? Boisz się dzieciaku z południa? Boże. Schowajcie broń. Nie umieraj.
Przykro mi, panno Mary. Ostrzegałem go. Zna go pani. Nie słuchał. Proszę go zabrać i się stąd wynieść. A nikt nie będzie was ścigał. Daję słowo. A do ciebie, Francuzie, nic nie mam. Był dobrym człowiekiem. Dbaj o siebie, Mary. Gdybyś się zdecydowała przyjechać do Kalifornii, możesz na nas liczyć. Pytałem, ale nie powiedziała, co zamierza. Może wy z nią pomówicie. Słuchajcie. Nie sprzedawajcie ziemi. Pogrzebaliśmy dzisiaj człowieka honoru. Jako jego przyjaciel i oficer muszę uszanować jego wolę. Zajmę miejsce Kaina i będę walczył w turnieju. Może jednak mamy szansę. Co się stało? Chodź tu. Benedykt, chcę walczyć w twoim turnieju. Pan von Trotta, bardzo mi miło.
Mój gratulacje, panie Benedykt. Doprowadził pan do spotkania dwóch starych przyjaciół. Ten pan jest bardzo znany w Europie. Podobno nawet najlepszy. Może go pan pokonać? Co jest? Świetnie. Nasz człowiek nie ma siły zbić szyby. Cicho bądź, głuchy Jankesie. Ten Francuz jest dobry. Von Trotta też. Ale muszę być pewny. Kim dla ciebie jest ten facet? Nazywa się Zygfried von Trotta. Zabijał cywili w Meksyku. Mój kolega Filip i ja widzieliśmy to. Zeznaliśmy to. Przed sądem polowym. Został zdegradowany i przysiągł zemstę. Ten medal zatrzymał kulę. Żałuję, że nie zginąłem zamiast Filipa. I
Nie jadę do miasta. Nie mogłabym na to patrzeć. Obstawiamy. Wszystko na Charles Granda. Wszystko. 197 dolarów na Francuza. Szybciej, czas zaczynać. Męczący typ. Zapraszam, to wasz szczęśliwy dzień. Panie i panowie, z okazji święta 4 lipca odbędzie się turniej. Wystartuje 8 zawodników. Zwycięzca dostanie $500. Reguły są proste. Nie ma żadnych reguł. W pierwszej walce udział wezmą chodząca góra Bruno Straszliwy oraz tajemniczy Francuz Charles Grand. Jaki olbrzym. Dawid pokonał Goliata. Dawid miał kamień. Miło mi. Zwyciężył Charles Grand. Piękna walka. Daj rękę. Następna walka. Bardzo mi przykro, panno Mary. Let's go!
Oto wygrany. Ogrywają cię, Pancho. Tak, proszę pana. Bez obaw, panno Mary. Nic się pani nie stanie. Straci pani tylko to. Bądź gentlemanem, Mitchum. Teraz walczyć będzie pan Kango, który przybył aż z Chin. Oraz potężny książę Prus, Siegfried von Trotta. Chodź. Co za brutal. Przegrasz następną walkę, albo ona zginie. Piękny knockout. Zwyciężył pan von Trotta. Czas na półfinał. Zwycięzcy następnych dwóch walk walczyć będą o $500. Pierwsi będą walczyć niebezpieczny Brazylijczyk Chaco i pan Charles Grand. Co mu jest? Nie rozumiem. Masz szczęście. Dobrze.
Sierżancie, zabrać go. Wynoś się. Zabieraj go. Dostał za swoje. Teraz książę von Trotta będzie walczył z mistrzem Nowego Orleanu, kreolem Augustynem. Dzwonek. Ten Niemiec wyrwie mu głowę. Ojcze nasz, któryś... Wchodzę. Czekałem na to. Złamałeś mi rękę. Kto powiedział, że już nie ma rycerzy na świecie? Szkoda. Miło patrzeć, jak się bijesz. Sierżancie. Z przyjemnością. Proszę. Jak widać, jestem chory. Czyżby? Znieś ten podatek. Z tym podatkiem to oszustwo. Jak to? Wymyśliliśmy go. Benedykt chciał przejąć ziemię, zanim doprowadzę tu linię kolejową. Kolej? Niedługo przyjdzie zarządzenie od gubernatora. A ty wiedziałeś o tym? Powinien pan smażyć się w piekle. Twoja noga. Jesteś ranny. Już koniec. Jeszcze nie.
Muszę walczyć, albo stracicie wszystko, co na mnie postawiliście. Myślę, że czas się pożegnać. Panno Mary. Kochany. Teraz moment, na który wszyscy czekamy. Walka finałowa o nagrodę w wysokości $500. Lada moment pojawi się pan Charles Grand. Mam nadzieję. Mówiłem, żeby nie stawiać wszystkiego. Na pewno przyjdzie. Musimy mu wierzyć. Ostatni raz wzywam pana Charles Granda. Coś go nie ma. Przyjdzie. To za Kaina. A to za mnie. W tym stanie nie wygra. Chyba nie. Co nam zostało? Wiara.
Napoleon na bitwę zakładał czerwoną koszulę. Dobrze, mein Kamerade. Chodź. Nazywa się Siegfried von Trotta. Podobno ma kurzą ślepotę. Chodź, kochani.
a to za Filipa. Wygrał. Dajcie go tu. Ostrożnie. Wiedziałem, że wygrasz. Ostrożnie z nogą. Pan Chalegrand z Francji wygrał $500. To dla was. Dziękujemy.